Znajdujemy się w Nowojowej, wsi w województwie małopolskim, liczącej 3,5 tysiąca mieszkańców. Obecnie jest bardzo dobrze rozwiniętą miejscowością. Teraz przenieśmy się do czasów, w których żył tu hrabia Adam Stadnicki i przybliżmy sobie jego historię. Hrabia Adam Zbigniew Leon Stadnicki, herbuszczeniawa bez krzyża, urodził się 10 kwietnia 1882 roku w Lwowie. Początkowo nauki pobierał w domu, później w lwowskim gimnazjum, a maturę zdał w Chyrowie. Po studiach w Monachium formalnie odziedziczył swoje dobra, które liczyły ponad 16 tysięcy hektarów. W 1910 roku poślubił Stefanię Woroniecką Herbu Korybut. Miał z nią 8 dzieci, 5 córek i 3 synów. Mało osób wie, że Adam Stadnicki był posłem. Dzięki poparciu chłopów został wybrany do Sejmu z katolickiej Unii Ziem Zachodnich. Swój mandat poselski sprawował w latach 1928 do 1930. Był członkiem Ekonomiczno-Skarbowo-Rolniczej Grupy Koła oraz członkiem Komisji Budżetowej. Podczas swojej kadencji działał w rządzie, który wydał ponad 200 rozporządzeń, z których uchwalonych zostało 90. Druga wojna światowa zastała Adama Stadnickiego w Nowojowej. Interweniował on u Niemców w wielu sprawach, między innymi w sprawie nałożenia na Stary Sącz kontrybucji w wysokości 1 miliona złotych. Dobre stosunki z Niemcami trwały do listopada 1939 roku. Pomimo terroru, hrabia starał się wszelkimi sposobami sabotować rozporządzenia władz niemieckich. Ponieważ dobrze znał język okupantów, stanowił przykrywkę dla swojej rodziny i jej wybitnej antyhitlerowskiej działalności. Stadnicki dawał schronienie i zatrudnienie dla Polaków, Łemków i Żydów, co ratowało ich przed wywozem do obozu lub na roboty. W pałacu znajdował się punkt przerzutu na Węgry. Na strychu była przechowywana broń i granaty oraz poszukiwani przez gestapo ludzie. W pałacu znajdowała się również tajna radiostacja, a w piwnicy mała fabryka amunicji. Stadnicki za swoją działalność w 1942 roku został odznaczony przez rząd londyński Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po wojnie władze komunistyczne odebrały mu majątek. Wtedy rozpoczął swoją tułaczkę. Osiadł w Ossoli, 10 marca 1982 roku zmarł. Pochowany został w rodzinnym grobie w Nowojowej. Teraz znajdujemy się obok kościoła, który ufundowali rodzice Adama. Tutaj na strychu znaleziono dokumenty Armii Krajowej, dzięki którym wiemy aż tyle o działalności Stadnickiego w konspiracji. Tu obok kościoła znajduje się również grób Adama i jego rodziny.